Nie, Steven. Żadna znachorka nie będzie leczyć mojego męża. Po co w ogóle lekarzom dyplomy, skoro muszą biegać do znachorów? Posłuchaj. Nie mamy lekarstw. Zioła to jedyny ratunek. Mój mąż walczy dla was od lat. Macie zdobyć dla niego leki, a nie ziółka, które mogą go otruć. Idziemy, chłopcy. Co z nim? Aitor jest silny, ale potrzebuje leków. A tych niestety brakuje. Zrobiliśmy, co się dało z tym, czym dysponujemy. Po ataku chemicznym niektóre rośliny zyskały właściwości lecznicze. Działają jak antybiotyki. Ale i tak. Ludzie tu są uprzedzeni do znachorów. Ale czemu tu się dziwić? Znachorzy dają dobre rady, ale łatwo można coś pokręcić. Źle coś zapamiętać, zastosować nie to zioło albo złą dawkę. I zamiast lekarstwa wyjdzie trucizna. Już nieraz się tak zdarzało. Bo jeśli po drodze ktoś przypadkiem pokręci przepis, może go zabić. Zgadza się. Ale wystarczy dobrze słuchać, co powie znachorka i się zastosować. Zielarka, którą znam, ma talent. To jedyna nadzieja Aitora. O co chodzi jego żonie? Przesądy trudno wyplenić. Margaret pomogła wielu ludziom. Choć nie wszyscy chcą to przyznać. Mógłbym pomóc. Oddałbyś nam dużą przysługę. To, co się stało w Old Villedor, jest straszne. Straciliśmy wielu ludzi. O ile wiem, Aitor to nasz jedyny świadek. Czyli jeśli umrze, nie poznamy prawdy. Dokładnie. Gdzie znajdę tę znachorkę? Na Culvert Island. Bez obaw. Margaret można ufać. Najlepiej za wolny. To byłoby dobre. Śniło mi się wczoraj, że... Nagły wypadek. Jest tam kto? Kto tam? Ktoś potrzebuje pomocy znachorki. Ciii, ona śpi. Obudzi się niedługo? To nagły wypadek. Margaret musi wypocząć. Przez tych przeklętych renegatów zacharowuje się jak wół. Słuchaj, rozumiem, ale to naprawdę nagły wypadek. Proszę, obudź ją. Na szali jest życie człowieka. Oby tak było. Bo jak się okaże, że to zwykły kac, obudzę ją. Ale i tak musisz zaczekać. Pierwszy raz cię widzę. Skąd wiedziałeś, jak tu trafić?
Od stróżów prawa. W takim razie pomyliły ci się adresy. Wynocha! Nie dość się już przez was wycierpiała? Mamy gościa, Gerardzie? Za chwilę przyjdę. To stróż prawa! Czy to ważne? Życie stróża jest mniej warte? Słuchaj, bezczelny gówniarzu. Twoi ludzie nazywają Margaret czarownicą. Ludzie boją się znachorów, choć ci mogliby im pomagać. Wystarczy jeden fałszywy ruch, a stróżowie od razu ich wieszają. Więc jeśli pytasz, czy życie stróża jest mniej warte, to dla mnie tak. Dla mnie jest wręcz bezwartościowe. Ja nie jestem stróżem. Chcę tylko jednemu z nich pomóc. Dla mnie jeden pies. Puść go, Gerardzie. Jestem tylko posłańcem. Przysłał mnie lekarz. Nazywa się Steven. Lekarze omijają znachorów z daleka. Korzystając z ich metod, zszargałby sobie opinię. Już ją zszargał. Przysłał mnie tu wbrew rodzinie tego człowieka. A kim jest ten konający? To Aitor, oficer wysokiego szczebla. Margaret, nie! Jeśli coś pójdzie nie tak, znowu oberwiesz. A jeśli się uda, może dotrzemy do większej liczby ludzi. Oberwiesz? Co masz na myśli? Ostatni stróż, któremu pomogłam, zrzucił na mnie winę za własną nieudolność. Podał rannym kolegom niewłaściwe zioła, wbrew moim jasnym zaleceniom. I kilku z nich zmarł. Winą obarczył mnie. Żyję tylko dlatego, że Jack Matt okazał mi łaskę. Uznał, że to był tragiczny wypadek. Oszczędził mnie, ale odebrał mi wzrok. To znaczy, że pomożesz? Nie mam już ziół, których ci potrzeba. Ale powiem ci, gdzie je znaleźć. Kwiat, którego potrzebujesz, nosi nazwę pustelnik. Najlepiej rośnie na glebie nasączonej toksynami. Możesz zerwać go bezpiecznie wyłącznie w nocy, bo wtedy świecą mu się płatki. Ale nie wystarczy tak po prostu go zerwać. Tylko małe płatki mają właściwości lecznicze. Wystrzegaj się dużych. To śmiertelna trucizna. Zapamiętasz to? Małe płatki leczą, duże trują. Będę pamiętał. Pożałujemy tego. Zobaczysz. Lawan, musisz mi pomóc. Wiadomo. Co tam? Szukam pewnego zioła. Nazywa się pustelnik. A tak. Kojarzę to. Wydaje mi się, że te kwiatki rosną przy kanale. Na północ od All Saints Bridge. Tam bym szukała. To już coś. Tylko poczekałabym na nadejście nocy. A, dzięki. Ciao. Coś dla ciebie, zasrańcu. Nie wyjdziesz stąd. Myślisz, że mnie dogonisz? Pokaż mi, co umiesz! To jeszcze nic! Wcale nie wyglądasz na sprintera! Kurde! Whoa!
Na odprawie będzie dzisiaj inspekcja. Kiedy jest z ciebie taka mądra? Prosiłam o zmianę przydziału i niewidny. Co z pacjentem? Zaczyna się wybudzać. Dziękuję za pomoc. Możesz iść. Zaraz. O co tu chodzi? Poszedłeś do tej wiedźmy. Do tej Margaret. Wiedźmy? Nie znam żadnej. Wiedźmy nie istnieją. To zwykły przesąd. Zwykły przesąd? Czary to zbrodnia! Proszę, uspokój się. Co się dzieje? Tracimy go. Aiden, daj mi zioło. Nie zgadzam się! Trzymaj tę truciznę z dala od niego! Mogę zrobić zastrzyk stabilizujący. Ale nie podziała długo. Powiedziałeś jej, dla kogo te leki? Zabiła jego ludzi! Powinna zawisnąć, ale matka za mu wypalić jej oczy. Co? Powiedziałeś jej? Dała ci truciznę, gwarantuję. Aiden, dawaj te cholerne zioła! Co z nim? Lekarstwo jest tak skuteczne, jak myślałem. Musi odpoczywać. Zostawmy go. Będę tuż obok. Dobrze oceniłeś Margaret. Wcale nie chciała go otruć. Tak, na to wygląda. Co się z nim stanie? Jak dobrze pójdzie, niedługo się obudzi. I dowiemy się, kto mu to zrobił. Dzięki tobie.